Cześć, z tej strony Domanu, a w dzisiejszym odcinku Łowcy Legend postanowiłem przyjrzeć się zawodnikom z Premier League, z tym, że oczywiście nie brałem tych najpopularniejszych kart, które oglądamy w co drugim składzie, takich jak Bakayoko, Martial czy Valencia, tylko przetestowałem te nieco mniej popularne, by sprawdzić, czy wśród nich nie ma czasem jakiegoś rzeźnika, który z niewiadomych przyczyn jest w FIFA 18 bardzo często pomijany. Mamy więc tutaj zawodników takich jak Herrera, Kościelny, Bellerin, Hitarian, Morata czy Klasen, bo tak się składa, że jeżeli chodzi o karty z Premier League ocenione poniżej 86, to chociaż co jasne, wielu graczy wciąż korzysta z ich usług, to nie są to aktualnie faktycznie najpopularniejsi piłkarze w całej grze. I niestety o większości z nich powiedzieć trzeba, że słusznie, bo na ten przykład Sadio Mane, który teoretycznie niemalże pod każdym względem jest lepszy od Martiala, w samej grze o wiele mniej stabilnie trzyma się na nogach, ma mniej użyteczną, słabszą nogę i o dziwo nieco gorzej kontroluje piłkę, a to wszystko przekłada się na to, że Senegalczyk mniej skutecznie od Francuza penetruje pole karne i co za tym idzie, strzela mniej bramek. Sytuacja ma się podobnie po drugiej stronie, bo obecnie numer 1 wśród prawych skrzydłowych Premier League jest o dziwo Willian, który ma bardzo podobne statystyki do testowanego przeze mnie Hitariana, z tym, że Brazylijczyk jest nieco szybszy i w realnym odczuciu lepiej drybluje, co sprawia, że w istocie jest minimalnie lepszy i skuteczniejszy od Ormianina. Hitarian ma 5 gwiazdek słabszej nogi i on nadawałby się na SPO, ale skoro przeszedł do Arsenalu, to wątpię, że ujrzymy jego kartę w formie na takiej pozycji. Niemniej jednak, niestety większość kart, które testowałem w tym składzie, faktycznie słusznie nie robi furory FIFA 18. Tutaj nie chcę, ale muszę wspomnieć o Lorencie Kościelnym, który przez 2 ostatnie lata jako tako dawał sobie radę, natomiast obecnie, no jakby to delikatnie powiedzieć, żeby znowu po nim nie jechać, no po prostu jego karta najlepiej wygląda w składach, które mamy ochotę przepalić w jakimś SBC. Niemniej jednak, wśród tych 18 kart znalazło się parę zawodników, po których moich zdaniem gracze powinni sięgać o wiele częściej. Takim jest chociażby Klasen z Evertonu. Holender ma 73 tempa, 75 driblingu, 74 podań, 79 fizyczności, 80 strzelania i tylko, w cudzysłowie, bo to nie jest zły wynik jak na zwykłą kartę pomocnika, 67 umiejętności gry w obronie. Ten gość potrafi nie tylko strzelić fenomenalną bramkę, ale ma też w miarę krępą sylwetkę, przez którą radzi sobie całkiem nieźle w obronie. Natomiast ludzie zamiast nim grają o wiele chętniej Wijnaldumem. Dlaczego? Bo Wijnaldum ma 81 tempa. W mojej opinii Klasen jest lepszy. Wijnaldum rzeczywiście jest szybszy, ale na tym kończy się jego przewaga. Tempo jest oczywiście ważne, ale kiedy ocenione jest ono przyzwoicie, to nie jest najważniejsze dla środkowego pomocnika. Zresztą Klasen ma o wiele lepsze statystyki strzeleckie i asyst od zawodnika Liverpoolu, więc uważam, że Holender nadałby się jako chemistry beach do niejednej hybrydy wartej co najmniej kilkaset tysięcy monet. Drugim zawodnikiem, który pozytywnie mnie zaskoczył, jest Gundogan. W ostatnich sezonach Niemiec nie najlepiej spisywał się w grze, ale teraz o dziwo coś się zmieniło. Gundogan teoretycznie nie ma nic ciekawego do zaoferowania, ani nie jest szybki, ani nie ma powalających strzałów, ani nie jest jakiś nadzwyczajnie silny fizycznie, a mimo to jakimś sposobem wstrzelił się w silnik gry na tyle dobrze, że potrafi namieszać w obronie niejednego przeciwnika. Przy czym niejednokrotnie strzela bramki w bardzo efektowny sposób. Natomiast niestety najlepszym środkowym pomocnikiem w tej ekipie jest prawy pomocnik Sissoko, którego wpuszczałem z ławki rezerwowych do drugiej linii, by sprawdzić, jak radziłby on sobie, gdyby jego karta dostępna była na pozycji środkowego pomocnika. Bo przecież przez lata Francuz właśnie tam grał i do dzisiaj świadczą o tym jego statystyki, które na karcie ocenione są powyżej 70, a dodatkowo mierzy on oczywiście 187 cm wzrostu, ma 88 siły i 87 staminy. Jak na realia FIFA 18 jest to więc kompletny środkowy pomocnik, który zresztą wstrzelił się w grę dobrą sylwetką i z wielkim smutkiem przyglądam się jego karcie dostępnej na pozycji prawego pomocnika, bowiem Sissoko byłby naprawdę spory użytek w tym roku, jak po raz ostatni miało to miejsce w FIFA 16. No ale cóż, jest jak jest i jest nie najgorzej. Całkiem nieźle wciąż spisuje się Jamie Vardy, który dalej potrafi urwać się obrońcom, by wykończyć akcję sam na sam z bramkarzem, a ponadto też całkiem interesująco wygląda karta Moraty, bo to jest zawodnik, którym zdecydowanie da się zastawić piłkę i masakrować bramkarzy strzałami głową. Z tym, że oczywiście takimi zawodnikami trzeba po prostu lubić grać i czuć przy tym ich styl, a większość graczy tego wolniejszego, ale mocnego fizycznie stylu jednak nie lubi. Ale z pewnością polubi Van Dijk'a, bo to najlepszy obrońca w tym dzisiaj testowanym gronie. Holender jest duży, silny, dość szybki i ma realne umiejętności odbierania piłki. Niczego więcej tutaj nie potrzeba i myślę, że to samo śmiało powiedzieć można o jedynym testowanym w tej ekipie bramkarzu, czyli Begowiciu, którego już bądź co bądź nie używałem od dawien dawna. Z tym, że im dłużej sam nim gram i im dłużej oglądam jego grę u innych, dochodzę do wniosku, że nie potrzeba mi w bramce żadnego innego golkipera, bo w tej grze każdy bramkarz prędzej czy później zacznie grać jak bolec, a Begowicz to jest Begowicz. On od kilku
kilku lat zawsze gra to samo. Tak wygląda więc moje podsumowanie dzisiejszego odcinka, no i cóż tu można dodać? Mane jest naprawdę dobry, no ale Martial obiektywnie jest lepszy. Sissoko mógłby dostać złotą odznakę, gdyby był środkowym pomocnikiem, ale jest prawym, więc nawet go nie wyróżniam. Myślę, że z tego całego grona zastosowanie najprędzej znajdzie Klasen, bo gość jest naprawdę ogarnięty, a środkowy pomocnik z Holandii w Premier League z punktu widzenia budowania hybryd to naprawdę interesujący kąsek. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!